25 września w Katowicach został podpisany kontrakt regionalny. Marszałek województwa śląskiego oraz wiceminister infrastruktury i rozwoju regionalnego podpisali umowę, w której znajduje się lista projektów, które w tym nowym okresie programowania dostaną dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na liście tej wśród projektów rezerwowych znoczy się projekt budowy wschodniej obwodnicy miasta Chorzów. Projekt ze wszechmiar potrzebny, bo rynek w Chorzowie, na którym my się teraz znodli, odzyskałby dzięki temu swój dawny blask. Wszyscy się tym chwolą, wszyscy gadają, jakie to jest potrzebne, bo pozwoli to zburzyć estakada, która za mną się za zadku znajduje. Niestety nie gadają prawdy. Nie gadają prawdy, bo estakada pora lat temu za unijne pieniądze została wyremontowana. Z racji tego, że istnieje coś takiego jak trwałość projektu, przez pora lot z estakadą nic nie idzie robić. I jeśli Platforma Obywatelska godo, że sfinansuje budowę obwodnicy i dzięki temu zburzy estakada, to cygani albo po prostu wcisko ludziom przed wyborami kit.